Komentarz dnia. Dzień dobry Państwu. Moim gościem w Warszawie jest Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dzień dobry. I Marcin Makowski w Krakowie do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba zaczniemy od tego, co się właśnie w tej chwili skończyło, czyli od krótkiej deklaracji ministra Dworczyka, który zapowiedział na piątek przedstawienie ustawy dotyczącej instrukcji HEAD, instrukcji dotyczącej sposobu latania najważniejszych osób w państwie. Oczywiście nie chodzi mi o debatę na temat samej tej instrukcji, bo panowie ani ja nie jesteśmy tutaj specjalistami, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa lotów. Raczej ogólne pytanie, czy to, jak zareagowała władza na tą krytykę lotów marszałka Kuchcińskiego, bo to jest z tym związane, w sensie politycznym, jest właściwe, skuteczne, najpierw odwołanie samego marszałka, teraz przygotowanie nowej ustawy. No, należy powiedzieć, że trochę obóz rządzący zwlekał z podjęciem decyzji, bo ta sprawa już od kilku dni budziła spore zaniepokojenie, czy też wzburzenie w opinii publicznej. Natomiast no, reakcja. To szkoda, że w ogóle w tej sprawie trzeba wydawać specjalną ustawę, bo wydawałoby się, że pewien kodeks etyki polityków powinien tutaj sprawę zamykać, a taki nadmiar regulacji nie zawsze jest dobry. No ale okazuje się, że bez jasnego przepisu, który będzie dostępny w Dzienniku Ustaw, nie da się w Polsce tej kwestii uporządkować. Ale tak się zastanawiam, czy w ogóle da się uporządkować. Myślałem, że to jest w ogóle kwestia, którą raczej porządkuje jakiś regulamin, no bo są takie sytuacje, kiedy ważny polityk, na przykład marszałek Sejmu, Senatu, nie wiem, premier, funkcjonuje przecież też nie tylko jako on sam, jako osoba, ale na przykład dostaje jakąś nagrodę, prawda, jest gdzieś zapraszany razem z rodziną. Bardzo trudne sytuacje. Nie jest łatwo tego tak to rozdzielić prosto, regulaminowo, ustawowo. To zawsze życie jest bogatsze od przepisów prawnych, więc obawiam się, że będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, które no, wymkną się regulacjom, które będą zawarte w tej ustawie. Zobaczymy, jak wtedy będzie można działać. Być może będzie jakiś przepis w tej ustawie, że w sytuacjach szczególnych albo ekstraordynaryjnych będzie decydował ten, kto samolot zamawia, czyli marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier czy prezydent. No i oczywiście będzie spór dotyczący tego, co to jest sytuacja szczególna i ekstraordynaryjna. Marcin Makowski? No, zawsze w prawie, kiedy przepisy są nieostre, takie spory będą. Szkoda, że mówimy o pewnych jednak regułach, które byłyby określane szerzej, jeszcze bardziej jako moralne, czy kwestie przyzwoitości, które muszą regulować regulaminy, dodatkowe przepisy, obostrzenia prawne, a nie wyczucie po prostu polityków. Oczywiście to jest sytuacja podobna do nagród, które posłowie, parlamentarzyści, ministrowie przede wszystkim, przecież ministrowie rządu Beaty Szydło otrzymywali też zgodnie z prawem. Opinia publiczna uznała, że jednak te nagrody były złamaniem jakiegoś kodeksu postępowania pozapolitycznego i za nimi poszły ustawy, regulacje. Były przecież też kwestie obniżania pensji posłom po krytyce, która spadła na Prawo i Sprawiedliwość. Szkoda, że prawo pisze się trochę pod presją opinii publicznej, a nie pisze się go, aby wyprzedzało takie problemy. No ale to jest problem klasy politycznej ogólnie, a nie tylko jednej partii, bo trochę tak to niestety wygląda, że prawem zapycha się dziury, a nie reguluje życie publiczne. I obawiam się, że to jest sytuacja podobna, bo instrukcja HEAD pewne normy już wyznacza i w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego, który latał też z rodziną na uroczystości, nie ma takiego problemu, ponieważ on był tam oficjalnie zaproszony, na tych, których brał udział chyba pięciokrotnie, no właśnie w gronie również rodzinnym i ona, ta rodzina była częścią oficjalnej delegacji, więc to da się załatwiać w obrębie już istniejących przepisów. No ale ponieważ sytuacja urosła do rozmiarów eskalujących do takiego stopnia, że być może dziś z zewnętrznych sondaży wynikało, że może się przełożyć to, co dawało na wynik wyborczy, PiS uznał, że trzeba reagować również pod względem litery prawa. Trudno znaleźć inny sposób na zgaszenie takiego kryzysu, tylko szkoda, że jego geneza nie jest merytoryczna, ale jest po prostu sytuacyjna. No, jak często się to zdarza, ale a propos tego pytania dotyczącego wpływu najpierw odwołania marszałka Kuchcińskiego, chyba to było najważniejsze wydarzenie w zeszłym tygodniu, no to ten wpływ, przynajmniej sądząc po sondażach, które zostały opublikowane, już uwzględniały ten fakt, to sprawa została w sensie kryzysu politycznego dla rządzących rozwiązana. Dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej
Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica 41,2%, Platforma Nowoczesna daleko z tyłu 27%, niezły wynik Lewicy powyżej 11% i 6,5% zaskakująco chyba PSL i Kukiz. Jak panowie oceniają ten sondaż? Bo on jest też, szczerze mówiąc, porównywalny czy podobny do wielu innych, które się pojawiły w ostatnim czasie. Czyli tak jakby cała ta afera z marszałkiem Kuścińskim de facto nie miała wpływu na to, co się wydarzyło. No bo też trudno nazwać to wielką aferą. Jest to raczej wpadka wizerunkowa, która w sytuacji dobrego położenia gospodarczego, w momencie, w którym działają te wszystkie transfery socjalne, trudno oczekiwać, żeby ona w jakiś znaczący sposób obniżyła notowania obozu rządzącego. Tym bardziej, że tutaj jeszcze dodatkowo występują pewne elementy w naszym życiu społecznym, które wokół obozu rządzącego dodają takie zjednoczenie, zwarcie i stąd moim zdaniem ten dość stabilny notowania Zjednoczonej Prawicy. Natomiast rzeczywiście może w pewien sposób zaskakiwać ten dość wysoki wynik w sondażach Lewicy. A tutaj chyba rzeczywiście daje się zauważyć takie oczekiwanie po tej lewej stronie, zmęczenie Platformą, sposobem uprawiania polityki przez Platformę, czy szerzej Koalicję Obywatelską. I ta Zjednoczona Lewica daje taką szansę wprowadzenia do gry nowego gracza, który jednak jest dość zbliżony w sensie programowym, jeżeli chodzi o tą stronę sceny politycznej. Wygląda na to, że mamy do czynienia z taką o tyle ciekawą sytuacją, że ten spór ideologiczny, który dotyczy od paru miesięcy coraz to nowych marszy równości i tego wszystkiego, co łączy się z ruchem LGBT, no, może wpływać na wzrost poparcia lewicy, natomiast chyba nie daje tej w trudnej sytuacji znalazła się Platforma, która by chciała być trochę tak w centrum, ale tak nie za bardzo na lewo, a to nie powoduje, że trudno jej zdobyć dodatkowych wyborców. No to jest sytuacja trudna dla Platformy, bo ona chce być partią, która płynie w dwóch kierunkach równocześnie, a tak się nie da, bo jeżeli zrzuca się konserwatywną kotwicę, a ja kiedyś zapytałem Katarzyny Lubnauer, czy dołączenie Nowoczesnej do Platformy będzie takim otwarciem liberalnego żagla tej partii, albo jeszcze z Barbarą Nowacką były te analogie z motylem, czyli jego skrzydłami, ale pozostańmy przy statku. Jeżeli ktoś zarzuca konserwatywną kotwicę i otwiera liberalny żagiel, to prawa fizyki wskazują, że kręci się w kółko. Na kotwicy można pływać jednocześnie z otwartym żaglem tylko w taki sposób, a nie do przodu. No i to jest problem Platformy, że ona by chciała być trochę partią otwartą na elektorat lewicowy, na elektorat liberalny i jednocześnie na elektorat centrowy. Być może Platforma od zawsze taka była partią bez tożsamości takiej ścisłej, chociaż przecież gdy jeszcze chwilę temu, ten miesiąc, może dwa miesiące temu próbowano wyciągnąć wnioski ze słabszego niż się spodziewano w wyniku europejskiego, no znowu wracały, nawet Borys Budka mówił te słowa, że jesteśmy partią chadecką. Dzisiaj Platforma nie korzysta ani z jednego rezerwuaru wyborców, ani z drugiego, więc musi być po prostu partią alternatywy wobec PiS-u. Ale jeszcze odnosząc się do tych wyników sondaży, one faktycznie są ciekawe, że PiS-owi nie spada nawet pomimo tej stosunkowo przecież głośnej od dwóch tygodni ponad afery, czy też aferki, jak tam kto woli to definiować, tam jednak sprawa była dosyć poważna, bo dotyczyła mówienia nieprawdy, wprost kłamania Centrum Informacyjnego Sejmu i Marszałka wobec opinii publicznej. No ale dlaczego PiS-owi nie spada? No, banalna konstatacja, ale wydaje mi się, że wiele tłumaczy tak odgórnie. Żyjemy a przede wszystkim wyborca konserwatywno-prawicowy w sytuacji i świecie polskiej polityki bezalternatywnej. Dla takiego wyborcy specjalnie nie ma na kogo innego głosować, więc naprawdę trzeba zrobić bardzo wiele, bardzo złych rzeczy, aby taki wyborca od PiS-u dzisiaj się odwrócił. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Taką rzeczywistość polityczną mamy. Ja bym się na nią nie obrażał, ale ona w dużej mierze tłumaczy, dlaczego takie rzeczy po prostu przechodzą płazem i stosunkowo nietknięty sondażowo pozostaje PiS. No, na kogo taki wyborca ma głosować? Na Kukiza i PSL? Jeszcze jeden niedawno mówił, że będzie partią burzącą system i partiokrację. Drugi, że może iść ramię w ramię z Lewicą i Platformą w wyborach europejskich. No dzisiaj wszyscy chcą być centrum.
No więc ja bym się nie cieszył na miejscu PiSu specjalnie tym, że sondaże są jakie są. No raczej to jest jakaś metapolityka na to wskazuje. A jeszcze konkludując, też na miejscu opozycji bym bardzo uważał, żeby tego nie przegrzać, bo dzisiaj już mówi się o marszałku Karczewskim, o kolejnych politykach. To jest na pewno sprawa, na której można gdzieś tam zajechać na miejscu opozycji dosyć daleko wyborcza, ale jeżeli się sprowadzi do absurdu, a już czytałem w Wyborczej artykuł, że latanie marszałka Kuchcińskiego przyczyniało się do generowania dwutlenku węgla przez samoloty, czyli do globalnego ocieplenia, no to nawet z poważnej sprawy można zrobić kabaret. No tak, ale w ogóle przyglądając się wielu wypowiedziom i poszczególnym ruchom różnych liderów, ten element kabaretowy czy groteskowy jest chyba uderzający. No tutaj ja dostrzegam takie dwa elementy, które mnie wyjątkowo bawią. Ten ostatni, czyli 6,5% dla połączenia Kukiza i PSL-u, no myślę, że żaden z nas nie uwierzyłby jeszcze kilka miesięcy temu, że taki związek Kukiza, który negował wszystko to, co reprezentuje PSL, jest możliwe, a tutaj nagle się okazuje, że nastąpiło jakieś przedziwne porozumienie. A druga rzecz, która też mnie trochę bawi, ale w inny sposób, Lewica, która tak mocno podkreśla kwestię równouprawnienia, domaga się tego, żeby zawsze był parytet kobiet. Nagle na czele trzech partii lewicowych jest trzech panów i jak widać, żaden nie zamierza ustąpić, zrobić miejsca jakiejś pani. No. No ale są oddelegowane kobiety do bycia na czele partii lewicowej, to jest pani Barbara Nowacka. Ale to gdzie indziej, to w Platformie. To jest inna. Pani Nowacka, to Platforma tutaj realizuje ten plan, jest pani Lubnauer, pani Nowacka tam są, a co z Lewicą? No, Lewica zdaje się ma w ogóle jakiś generalny problem, bo w ramach tego porozumienia o niekonkurowaniu do Senatu powiedziała, chyba ustami pana Włodzimierza Czarzastego, że ma właśnie gotowe listy 100 jedynek, znaczy 100 kandydatów do Senatu i ewentualnie może z niektórych okręgów ustąpić na rzecz pozostałych podmiotów opozycyjnych. Przy czym za chwilę powiedział pan przewodniczący Biedroń, że on ma 41 i teraz nie za bardzo wiem, czy 41 liczy się do tej setki, czy też to jest 41 nazwisk ekstra, które będzie negocjował z panem Czarzastym, żeby ale pan Biedroń też powiedział, że bardzo potrzebuje dialogu z panem Grzegorzem Schetyną, a pan Grzegorz Schetyna na razie milczy i do dialogu nie dochodzi w sprawie tych kandydatów do Senatu. No, czas ucieka i rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z taką pokazywaniem zjednoczenia przez konkurencję i wzajemne wycinanie się, bo też nie zapominajmy, że wcześniej koalicja, żeby trzymać się tych morskich porównań, zarzuciła sieć i wyłowiła co nieco ryb z SLD i tak płynąc w kółko, ale no to dobrze. W sieć się złapali. A ten wątek, który mnie też bardzo interesuje, dlaczego właściwie, po co to, można to pytanie sformułować w ten sposób, po co to Pawłowi Kukizowi? Wydawało się, że to jest taka świeża siła na polskiej scenie politycznej, człowiek antysystemowy, walczący z partiami, a tutaj nagle, no właśnie w jakimś takim geście chyba trochę rozpaczy, związał się z PSL-em, który jest kwintesencją tego wszystkiego, co on wcześniej krytykował. Marcin Makowski, jaką ma teorię dotyczącą tego? Dlaczego Paweł Kukiz w to wchodzi? To jest ciekawe, bo również podobnie zrobiła partia Razem, która nazywała SLD dinozaurami politycznymi, a dzisiaj idzie ramię w ramię z Czarzastym. Polityka jednak bywa bardziej brutalna i mniej romantyczna niż wizje i to owców, którzy do niej wchodzą po kilku latach odbijania się od ściany i jakiegoś takiego imposybilizmu, braku funduszy, braku poczucia sprawczości. Dochodzi się do takiej sytuacji, gdzie nawet antysystemowca może się zrobić sojusznik partii establishmentowej i z ideowego neomarksisty sojusznik post-PZPR-owskiej nomenklatury. Mnie to nie dziwi, ale na obronę Pawła Kukiza jedną rzecz bym dodał. On zresztą w tygodniku do rzeczy, jakiś tam czas temu z nim zrobiłem wywiad i zresztą mówił to dosyć konsekwentnie od kilku lat. Owszem, może razić jego sojusz z PSL-em i nawet powinien, moim zdaniem. Ale jednak Paweł Kukiz mówił, że on pójdzie do sojuszu z każdą partią polityczną w Polsce, która zagwarantuje takie minima programowe, które on uważa za
takich, z których nie może zrezygnować, czyli przede wszystkim obligatoryjne referenda, no tam sędziowie pokoju, jeszcze kilka pomniejszych spraw. No, PSL zadeklarowało się, no, oczywiście na papierze można zadeklarować wszystko, jak się ma 5 do 6% poparcia. Przy takim stopniu poparcia to naprawdę to można bardzo dużo zadeklarować. No to tak można zadeklarować, że założy się polską kolonię na Księżycu i tam będziemy wykopywać jakieś metale szlachetne i tak zasilimy polską gospodarkę. Jeszcze Tomasz Truskawa, możemy jakąś teorię dotyczącą tego ruchu. Wszystko można zadeklarować, ale jest ta podkładka w postaci tego, że jednak Paweł Kukiz w wypowiedziach publicznych mówił, że pójdzie z każdym, kto powie, że to zrobi. No PSL powiedziało i dobrze. Jeszcze ostatnie zdanie naszego komentatora z Warszawy. Powiedziałbym w ten sposób, że wydaje się, że Paweł Kukiz potrzebuje mieć widownię, a scena, estrada chyba mu się trochę znudziła i chce robić to samo, co na estradzie, tylko teraz chce to robić dalej w polskim parlamencie i dlatego ten sojusz. Ale czy mu się to uda i czy ten sojusz faktycznie przekroczy tych 5%, się okaże już za 2 miesiące? Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa w Warszawie. Dziękuję bardzo. I Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy z Krakowa. Dziękuję.